No witajcie akwaryści, Rafał Kozra z tej strony. Słuchajcie, to jest oto ten glosiak, akwarium z mniej więcej godzinę po zalaniu. Nie, nawet nie godzinę, pół godziny po zalaniu. Trochę się z tym certoliłem, a to już dlaczego? Słuchajcie, bardzo fajnie wszystko wyglądało, jak było na etapie tak zwanego hardscape'a. Znaczy tutaj przepraszam, bo i tak słabo cokolwiek widać. Ta woda jeszcze w ogóle nie jest wyklarowana w żaden sposób, no bo nie wie jak ma być, bo po kilkudziesięciu minutach. Ale słuchajcie, to co się wydarzyło po zalaniu zbiornika, to czego się spodziewałem, mimo tego, że jakoś tam ułożyłem te kamienie, żeby dociążyć ten duży korzeń. No niestety to nie pomogło, znaczy nie wystarczyło. I korzeń mimo wszystko i tak nie chciał współpracować i wypływał sobie do góry. W związku z tym, co zrobiłem, nie będzie tego pewnie na filmie widać, aczkolwiek może spróbuję. Przysuniemy się do tego akwarium. Otóż wyjąłem cały korzeń, zrobiłem syfu trochę, tutaj już i tak jest po syfie i to co zrobiłem, nie będzie widać, słabo widzę to stąd, także wy na filmie też pewnie nie będziecie widzieć, ale zwróćcie uwagę na jedno, widzicie, tam z tyłu na korzeniu są kamienie i te kamienie tak naprawdę występują w tym momencie, te małe z tyłu, na całej długości tego korzenia. O, tutaj już może lepiej widać. Wyostrzymy. Nie wyostrzymy. No dobra. W każdym razie przymocowałem kamienie na całej długości tego dużego korzenia. Łącznie z tym, że słuchajcie, wbiłem je tam z tyłu w sam korzeń. I za pomocą trytytek przymocowałem te wszystkie korzenie, które. Znaczy wszystkie kamienie, które tu praktycznie się znajdują. Tutaj nawet jakąś trytytkę widać, ale ona jest od innego. Widzicie? Ona jest. O, tutaj je widać. One są od tych korzeni japońskich, natomiast tak mniej więcej został przymocowany ten duży mangrowiec. No i wiecie, hardscape wyglądał ok, natomiast po zalaniu wodą, no życie zweryfikowało i trzeba było niestety pójść na pewne kompromisy w akwarium. No ale akwarystyka już taka jest, zawsze mamy kompromis, czy dać większy zbiornik, czy mniejszy, gdzie go postawić, negocjacje z rodziną, negocjacje z naszym budżetem domowym. Także tutaj, co mnie wkurza jeszcze, zobaczcie, ten korzeń, który jest tam, on mi jeszcze wypływa i on mi się źle układa. Ja pomyślałem, że go może potnę troszeczkę. Wiem, sprofanuję go, przetnę go na pół i postaram się go tak ułożyć, żeby on rzeczywiście sprawiał wrażenie, że wychodzi z tego drugiego korzenia, a wręcz wychodzi do samego przodu. Dobra, ale póki co postanowiłem, nim wsypię podłoże, żeby tą wodę trochę oczyścić z tego syfu, który się znajduje po korzeniu. Już przygotowałem sobie filtr do zalania. Jeśli chodzi o ten kubeł, to właśnie mączą się w nim wkłady. I co, słuchajcie, fajnego odkryłem w tym kubełku tetry. Otóż byłem przekonany o tym, że będę musiał położyć go na jakiejś macie. Ale nie, pokażę wam dlaczego. Zobaczcie, cały filtr ma oprócz tego nóżki gumowe. Dzięki temu w ogóle nie powinien rezonować. To znaczy w momencie, kiedy już go zalejemy, nie powinno być żadnego problemu, znaczy uruchomimy, nie powinno być żadnego problemu z rezonansem. Czy nie będzie, zobaczymy. Jak na razie mam zamiar uruchomić ten filtr. Do tego pójdzie jako sprzęt jeszcze, już wam pokazuję. Pójdzie grzałeczka tetry 300 W oraz póki co jako mechanika wsadzimy sobie jeszcze jakiś filterek Aquaela. To jest, co to jest? Unifilter 1000. Z tego co widziałem, on ma przeznaczenie do 350 litrów, natomiast on ma posłużyć tylko i wyłącznie jako filtr mechaniczny do czasu uruchomienia całego zbiornika. No dobra, będę zalewał sam kubeł. Wkłady już mam nadzieję się wymoczą zaraz i będziemy mogli całość uruchamiać. Dobra, moi drodzy, mamy nasz kubełek tetry. Przypominam, tetra X1200 Plus, czyli ten najnowszy model. Jak widać, te nóżki też chyba były zmianą w tym samym akwarium. I wkładamy, słuchajcie, pierwszy koszyk. Tutaj się moczyła
Znaczy jeszcze moczy. Moczyła się ceramika. Nie znam tej ceramiki, nie wiem jak co do jej jakości. Potrafię się wypowiedzieć, natomiast to co mi się nie podoba to, że część rurek jest w ten sposób ze sobą połączonych. Podejrzewam, że to w fazie produkcji po prostu one się nie rozdzieliły. Ale okej. Składam pierwszy kubeł, nasz pierwszy koszyk. Postanowiłem zostawić to tak jak producent zalecał. Co prawda na sam dół chciałem dać gąbkę, ale tym razem pójdzie zgodnie z zaleceniami ceramika. Dobra. Zasypiemy wszystkim. On będzie nie do końca wypełniony. Natomiast wcale nie musi być do końca wypełniony. To znaczy im mniej zapełnione koszyki filtracyjne, tym większy przepływ w samym filtrze. No i mam nadzieję, tym samym troszkę wydajniejsza ta filtracja będzie. Natomiast na pewno umieścimy wszystko, co producent tam dał. I przykryjemy to sobie na koniec jeszcze może gąbką. Ostatnie. I całość przykrywamy gąbeczką, która jest dosyć gruba. Będzie to fajny element filtracji mechanicznej. Dobra. Pierwsza część wkładów jest. Druga. Wiobolki, których tak naprawdę nigdy, słuchajcie, nie stosowałem w filtrach. Spróbujemy, zobaczymy. Czy będziemy je moczyć? Trochę je zmoczymy. Nie zmoczymy, bo nam nie wyjdzie do kubła. Zalejemy je potem wodą. Zresztą wioboli chyba nie ma potrzeby. Pukać. Kolejny koszyk filtracyjny. Są to gąbki. Te gąbki akurat troszkę namoczę. Niby nie trzeba. Natomiast zawsze w tym napięciu powierzchniowe jakoś tam będzie inaczej pracowało na tych gąbeczkach. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Słuchajcie, kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę mojego. Ja te wkłady zawsze moczyłem przed zalaniem kubła. Czy trzeba, czy nie trzeba? No, ceramikę trzeba. Czy gąbki trzeba? Cholera wie, tak naprawdę. Dobra. I kolejny koszyk. Tutaj mamy warstwę waty i mamy oczywiście węgiel. A ja węgiel wyrzucę, bo węgiel wcale mi nie jest do szczęścia jak na razie potrzebny. Może na początkową fazę by się przydało go umieścić na uruchomienie, żeby wydobyć wszystkie tam metale ciężkie i wszystko co się tam znajduje złego, ale użyję i tak tylko jednego worka. Dwóch nie ma potrzeby. O, zobaczcie co się dzieje jak zmoczymy trochę węgiel. O, widzicie? Syfek idzie. I tutaj też są szkoły. Moczyć węgiel, nie moczyć węgla, potrzeba, nie potrzeba. Gąbkę sobie zostawiamy, tu jest cienka warstwa. Ja uważam, że nie zaszkodzi, na pewno. Jest wymoczone. Idzie tylko, słuchajcie, na cały taki koszyk. Idzie jeden jedyny woreczek. Ja natomiast podejrzewam, że potem zamienię ten węgiel na wkład Sihema. Usuwający azotany. Nakrywamy watką. Drugi woreczek węgla do szafki. Może się kiedyś przyda, żeby trzeba było usunąć jakieś leki albo inne ustrojstwo z wody. Dobra, i teraz będziemy za chwilkę nasz kubełek zalewać. No dobra, moi drodzy, jak widzicie, kubeł jest zalany. Pływa dosłownie w wodzie. Koszyki troszkę wypływają. I teraz cały myk w tym, żeby dopiero tak zalany kubeł, na tak zalany kubeł umieścić głowicę. Tak naprawdę powinienem tej wody troszkę użyć więcej, dlatego żeby w momencie, kiedy nawet będę zakładał głowicę, żeby ta woda się przelała. Natomiast ja mam trochę inną metodę. Otóż mam zamiar po założeniu głowicy tamtej na filtr odpiąć jeden wąż i zasać normalnie ustami, tu gdzie jest in, żeby woda przeszła przez wszystkie węże i przeszła przez kubeł. To znaczy będę zasysał wodę na aucie, żeby ona przy uruchomieniu filtra poszła od razu przez akwarium do filtra i z akwarium z powrotem. I słuchajcie, dopiero teraz zwróciłem na to uwagę, a jest to zajebista sprawa, którą zrobiła dla nas Tetra. Zobaczcie. Mamy cztery klamry otwierające filtr. Odkryłem to dopiero teraz.
otwieramy klamrę. Widzicie? I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Automatycznie, jak otwieramy klamrę, otwiera, wypycha nam całą głowicę, wypychają tę klamrę do góry. W związku z tym nie trzeba, tak jak w przypadku ja mam Eheima, że po odpięciu muszę się mocować i próbować tą głowicę całą zdjąć, czy odpinać ewentualnie tu węże, żeby tam powietrze się dostało. Nie, nie muszę. Po prostu w momencie, kiedy zapinamy głowicę, zapinamy kubeł, on się dociska, a w momencie, kiedy go otwieramy, on po prostu się nam otwiera samoistnie. Dobra, słuchajcie, teraz filtr jest zalany. Ja otworzę mu, o, otworzyłem mi dupa i widać, że schodzi tutaj już powietrze, więc zaciągnę teraz wodę jeszcze raz, bo teraz podejrzewam, że jak go uruchomię, to nic się nie wydarzy, chociaż spróbujemy, zobaczymy, a może ten wirnik jest, silnik jest na tyle mocny, że da radę, nie sądzę, ale zobaczymy, podpinamy filtr. Ty, patrzcie, dał radę, zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście idzie powietrze też i będzie przez jakiś czas szło. Widzicie, tutaj idą bąbelki. Natomiast mimo tego, że te węże były w połowie puste i nie był dobrze zalany filtr, zobaczcie, co tutaj się wyczynia. Widzicie? Słuchajcie, bez specjalnych zabiegów do zalania ten filtr po prostu poszedł. No, to duży plus dla Tetry, pierwszy. Na fazie testowania, bo naprawdę muszę przyznać, że tak, jest doskonale zrobiony, bardzo dobrze wygląda, a moc to on ma, oj to on ma, aż mi się wygięła deszczownia, którą zaraz poustawiam. No dobra, ten filtr sobie pochodzi tutaj troszeczkę, ja zaraz umieszczę w środku grzałkę oraz jeszcze tego drugiego mechanika, niech on tam ten zbiera cały syf, chociaż tutaj widać, że też sobie nieźle radzi. Zobaczcie, jak się sypki zachowują. Od razu płyną do niego. Także myślę, że to jest filtr przeznaczony do 500 litrów maksymalnie, natomiast myślę, że do tej 400 będzie wręcz idealny. No dobra, kolejny film pewnie będzie już z podłożem, kiedy woda będzie lepiej wyklarowana. Na razie robię najnudniejszą rzecz na świecie, czyli będę sprzątał po swoim bałaganie, czyli to, oraz umieszczał ostatnie sprzęty. Natomiast słuchajcie, pełen szacun dla Tetry, bo tak prostego filtra do zalania, gdzie po prostu zasysam wodę, zalewam kubeł i podłączam go do prądu, z tym się jeszcze nie spotkałem. Serio. Nie miałem takiego przypadku, żeby w tak bardzo łatwy sposób taki filtr po prostu ruszał. Okidoki. No dobra. To bawimy się dalej. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie oczywiście łapkę w górę. Koniecznie, bo to motywuje do dalszej pracy, do dalszego kręcenia i opowiadania historii dokładnie tego zbiornika. Na razie.